Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej sesji. Otwieram 35. zwyczajną sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam obecnych wszystkich tutaj na sali, panów starostów, panią skarbnik, całą naszą tu kochaną obsługę techniczną. Witam również radnych, którzy są obecni online. Za chwileczkę sprawdzimy, ilu nas jest. Sesja dzisiejsza jest sesją bardzo ważną, bo jest to sesja budżetowa, na której będziemy uchwalać budżet. I teraz chciałbym sprawdzić kworum, czy wszyscy są. Otóż bardzo proszę o potwierdzenie obecności wszystkich radnych. Oczywiście witam również wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego, którzy nas oglądają i mam nadzieję, że bez problemów technicznych. W tej chwili jest 11 radnych, to już jest w tej chwili kworum. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych obecnych. Poczekamy jeszcze chwilę. Czekając na radnych, chciałbym powiedzieć, że sesja jest oczywiście zdalna i wymusza to sytuacja, w jakiej się znajdujemy, czyli jest narodowa kwarantanna i po prostu inaczej, mając możliwości zresztą, żeby sesja była zdalna, nie ma innej możliwości, żeby było inaczej. Sesja po prostu zdalna jest sesją bezpieczną i dlatego tak ją przeprowadzamy. Jeszcze 2 minutki poczekamy. Na razie jest obecnych 11 radnych. No, szanowni Państwo, w związku z tym, że nikt więcej się nie zalogował, jeśli ktoś się zaloguje w trakcie, to po prostu wtedy uzupełnimy kworum. W tej chwili stwierdzam, że obecnych radnych na dzisiejszej sesji jest 11, nieobecnych jest 6, a stwierdzam wobec tego, że sesja jest prawomocna i możemy podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali porządek obrad i w związku z tym chciałbym ten porządek obrad zatwierdzić, czyli chciałbym, żeby Państwo go uchwalili. Zanim to zrobimy, ja ten porządek, proponowany porządek obrad przeczytam. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 35. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. To już miało miejsce. Stwierdzenie prawomocności obrad, to jest punkt drugi. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad, to w tej chwili jesteśmy w trakcie. Punkt czwarty, przyjęcie protokołów 30., 31., 32., 33. oraz 34. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty, informacja o posiedzeniu Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2019. Punkt siódmy, przedstawienie założeń projektu budżetu na 2021 rok oraz wymaganych opinii. I tu w tym punkcie będą takie podpunkty. Informacja przewodniczącego Zarządu Powiatu o budżecie, punkt B, opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, punkt C, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i tu będą takie 3 opinie, czyli uchwała składu orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-31. Druga uchwała będzie to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie uchwały budżetu na rok 2021 i trzecia uchwała RIO, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu bartoszewskiego na rok 2020. Po tych opiniach odbędzie się dyskusja i punkt 8 to jest podjęcie uchwał w sprawach i punkt A. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-31. Punkt B. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2021. Punkt C. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2030. Punkt D. Zmiany budżetu powiatu na rok 2020. Punkt E. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok. Następnie punkt F. Uchwalenie planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2021 rok. Punkt G. Wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Punkt H. Określenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszewskiego w 2021 roku. Punkt 9 to są sprawy różne i punkt 10 zamknięcie obrad 35 zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak wygląda porządek obrad dzisiejszej Rady. Do Rady nie wpłynął żaden projekt zmiany tego porządku. Wobec tego pozwólcie Państwo, że ja poddam ten porządek obrad pod głosowanie i zadaję pytanie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanego przed chwilą przeze mnie porządku obrad 35 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Kto z Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? O, teraz jest dobrze. Jeszcze czekamy na pana Stapaja, z pana radnego Stapaja. Proszę Państwa, czasami o cierpliwość, bo sesja zdalna ma to do siebie, że czasami po prostu trzeba poczekać na łącze, na to, żeby radny, który gdzieś tam siedzi przy komputerze, żeby mógł po prostu oddać głos, a czasami złośliwość przedmiotów martwych jest taka, że to łącze czasami może uciec. Także bardzo proszę o cierpliwość i wybaczcie mi Państwo tę chwilę przestoju. Tak, dobrze, 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 tak to zrobimy. Dobrze, proszę Państwa, wobec tego, że Pan Radny Stopaj ma też jakiś problem, ale 10 radnych głosowało za przyjęciem tego porządku obrad, stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła zaproponowany przeze mnie porządek obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu obrad 30, 31, 32, 33 oraz 34 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Stwierdzam, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tych protokołów, a protokoły, jak Państwo wiecie, są zawsze wyłożone w biurze Rady i każdy radny ma prawo zajrzeć i zobaczyć, co tam jest napisane w tych protokołach. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego owe protokoły przyjęła.
Punkt piąty to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o udzielenie tej informacji. Panie starosto, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 30 a 35 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 27 października a 30 grudnia 2020 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 8 posiedzeniach. To jest w dniu 28 października, 10, 17, 23 i 30 listopada oraz 4, 15 i 18 grudnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Szanowni państwo, ponieważ jest mi bardzo trudno mówić tutaj w tej maseczce, pozwólcie, że na czas jednak tutaj przedstawiania sprawozdania i tę maseczkę po prostu zdejmę. I po pierwsze, uchwała nr 77/213/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwała nr 77/214/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia z gminą Bartoszyce. I umowa użyczenia dotyczy obszaru pasa drogowego przy drodze powiatowej 1386N Kicina Piasek Bezwedy Łoskajmy w miejscowości Bąsze w celu wybudowania oświetlenia ulicznego. Uchwała 77/215/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji programu Aktywna Tablica w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2040. Kolejna uchwała to uchwała 77/216/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Uchwała kolejna 77/217/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za trzeci kwartał 2020 roku. Uchwała 78/218/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia z gminą Bartoszyce. I umowa tutaj użyczenia dotyczy obszaru też pasa drogowego przy drodze powiatowej 1400N Krekole Galiny Maszewy w miejscowości Dębiany w celu wybudowania oświetlenia ulicznego. Uchwała 78/219/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Uchwała 78/220/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. I uchwała ta dotyczy nieodpłatnego użyczenia przez starostwo powiatowe w Bartoszycach na rzecz Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach pawilonu handlowego z przeznaczeniem na punkt pobierania wymazów do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Uchwała 78/221/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wisztynku.
i udzielone pełnomocnictwo dotyczy występowania w imieniu powiatu bartoszyckiego w zakresie realizacji i rozliczenia umowy numer COVID-19.14.0023 z dnia 23 października 2020 roku zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie grantu w ramach programu operacyjnego pod nazwą Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Uchwała 78/222/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031. Uchwała 78/223/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021. Uchwała 78/224/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. Przepraszam panie starosto, jeśli mogę, ja chciałbym na chwileczkę przerwać, bo jest taka techniczna sprawa, bo ja otrzymuję informacje od radnych, którzy nie mogą się zalogować. Chciałbym powiedzieć radnym, którzy mnie słuchają w tej chwili, a nie są zalogowani, że jeśli się nie zalogują, to nie ma technicznej możliwości stwierdzenia obecności na sesji. Żeby być obecnym na sesji i wziąć udział w głosowaniach, radny musi być zalogowany w systemie e-sesja. Dlatego uwaga do wszystkich radnych, którzy w tej chwili, szczególnie pan Stapa i pan Zduniuk, żeby próbowali znaleźć jakiś sposób, żeby się po prostu zalogować i móc stwierdzić obecność na sesji. To taka krótka uwaga. Panie starosto, bardzo przepraszam. Proszę bardzo o kontynuowanie. No dziękuję panie przewodniczący. Proszę, że tak powiem, żeby już nie przerywać w dalszej części. Przepraszam najmocniej, ale to musiałem. Okej, okay. Myślę, że panowie radni dadzą sobie radę i za chwilkę będziemy wszyscy w komplecie. Szanowni Państwo, uchwała 78/224/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. I uchwała ta dotyczy tutaj zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwała 79/225/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu porozumień w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej. I uchwała ta określa projekty porozumień polegających na, po pierwsze, prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej w Kętrzynie na rzecz mieszkańców powiatu bartoszyckiego i po drugie, prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Kętrzynie na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także ojców z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi pochodzącymi z terenu powiatu bartoszyckiego. Uchwała 80/226/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I zgoda zarządu tutaj dotyczy likwidacji zużytego klimatyzatora będącego na stanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Uchwała 81/227/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Zmiana ta wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Polega ona na zwiększeniu dotacji na, po pierwsze, realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkoleń i infrastruktury pod nazwą Aktywna Tablica. Po drugie, dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Po trzecie, realizację zadań pomocy społecznej. I po czwarte, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oraz decyzji o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej. Jak Państwo wiedzą, kwalifikacja ta została przesunięta na czas późniejszy. Dokonano również przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Uchwała 81/228/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030.
Uchwała 81/229/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. I zarząd tutaj, Szanowni Państwo, przychylił się właśnie do rekomendacji komisji oceniającej złożone oferty i dokonał wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna Lecha Obary. Uchwała 81/230/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki dyrektorowi Zespołu Szkół w Górobie Ławeckim do realizacji zadania publicznego w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Aktywna tablica. Uchwała 81/231/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. Uchwała 82/232/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. I tutaj zarząd, Szanowni Państwo, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach na rzecz Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach właśnie tego pawilonu handlowego, w związku z czym traci moc wcześniejsza uchwała w sprawie użyczenia. Uchwała 83/233/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała 83/234/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia realizatora umowy ze strony powiatu oraz wydania upoważnienia. I tutaj zarząd upoważnił i wyznaczył pełniącą obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego panią Alicję Agatę Lemierz na koordynatora porozumienia związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin za życiem. Uchwała 84/235/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 i uchwała 84/236/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2021. I tutaj te autopoprawki zostały podjęte ze względu na przedłużenie terminu realizacji projektu pod nazwą Pomagajmy Razem, współfinansowanego właśnie ze środków Unii Europejskiej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie i w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku. To tyle, Szanowni Państwo, uchwał. Ponadto zarząd w tym czasie pomiędzy tymi obiema sesjami rozpatrywał następujące sprawy. W związku z rządowym dofinansowaniem przyznawanym dla nauczycieli, naczelnik Wydziału Oświaty poinformował zarząd, że w jednostkach oświatowych do otrzymania dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi w wysokości, tutaj mówimy o wysokości 500 zł, uprawnionych jest 243 magistrów, co daje kwotę 121 500 zł. Kolejna sprawa, którą omawiał zarząd, to wniosek zastępcy komendanta powiatowego policji w Bartoszycach o dofinansowanie zakupu radiowozu w roku 2021. Zarząd podkreślił, że w związku z przekazanymi niedawno środkami na zakup radiowozu oraz zamknięciem planowania budżetu na rok 2021 w tej chwili udzielenie kolejnego dofinansowania nie jest możliwe. Jednocześnie mając na względzie wspólne dobro, jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bartoszyckiego poprzez zwiększenie efektywności i mobilności służb policji, starosta zaznaczył, że w trakcie trwania roku budżetowego, jeśli pojawią się środki, zarząd ponownie rozważy możliwość udzielenia dofinansowania na ten właśnie cel. Zarząd w toku dyskusji postanowił, że złoży 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem
na, po pierwsze, budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, po drugie, na remont zabytkowego budynku przy ulicy Lipowej. Chodzi o nasz administracyjno-biurowy budynek właśnie, w którym funkcjonuje w tej chwili część Powiatowego Urzędu Pracy. I po trzecie, na przebudowę mostu w miejscowości Różyna. Szanowni Państwo, oczywiście tradycyjnie w tym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiału właśnie na obrady dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Bardzo Panu Staroście dziękujemy. Informacja oczywiście wyczerpująca. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2019. Otóż chciałbym Państwa poinformować, że po analizie przez odpowiednie służby skarbowe oświadczenia majątkowe za rok 2019 wszyscy radni i złożyli w prawidłowy sposób. Także dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie majątkowe za rok 2020 będziemy składać już w przyszłym roku. Przechodzimy do punktu 7, który brzmi przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2021 rok oraz wymaganych opinii. Dzisiaj pan starosta jest bardzo mocno eksploatowany, dlatego w punkcie A mamy informację przewodniczącego zarządu powiatu o właśnie tych założeniach. Także panie starosto, ponownie poproszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rzeczywiście no, jest to sesja budżetowa i proszę się nie dziwić, że będziemy tutaj udzielać bardzo wielu informacji dotyczących właśnie budżetu. Dochodów, wydatków, zapisów w poszczególnych paragrafach tego, co zamierzamy zrobić również w formie opisowej. Dlatego też pozwólcie Państwo, że najpierw przedstawię, jakie mamy dochody i wydatki. I Szanowni Państwo, taka informacja do budżetu powiatu na 2021 rok to fakt, że budżet na ten rok oparto na założeniach budżetu państwa właśnie przekazanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 14 października 2020 roku. Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok uwzględniono, wzięto pod uwagę ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, informację ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych i osób fizycznych. Wzięto pod uwagę również informację wojewody warmińsko-mazurskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez właśnie powiat. Także wzięto pod uwagę analizę w zakresie dochodów własnych powiatu i w zakresie wydatków przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 71 łamane na 200 łamane na 2020 z dnia 15 września 2020 roku. Szanowni Państwo, dochody budżetu powiatu na 2021 rok w zestawieniu takim tabelarycznym przedstawia załącznik numer 1. Ja tutaj mówię o tym dlatego, że te wszystkie informacje łącznie z załącznikami są zawarte na naszej stronie, jak też na BIP-ie starosta powiatowego w Bartoszycach. I każdy z Państwa może sobie w bardzo dużych szczegółach to wszystko obejrzeć, zobaczyć, przemyśleć i dojść do wniosku: Jezu, jak dużo tego wszystkiego. Także Szanowni Państwo, ja tutaj myślę, że w trochę takim skrócie jednak opowiem o tym, czy przedstawię, jak to wszystko wygląda, tak żebyśmy mieli świadomość i pewnych trudności, ale też i bardzo takiego bezpiecznego budżetu, który stworzyliśmy
w którym ujęte są również inwestycje, nawet wiele tych inwestycji, jak Państwo za chwilę usłyszycie. Szanowni Państwo, dochody budżetu powiatu na 2021 rok. Ogółem dochody budżetu wynoszą 99 632 980 zł 40 groszy. Z tego dochody bieżące to kwota 88 875 399 zł i 50 groszy, co stanowi ponad 89% planu dochodów. Natomiast dochody majątkowe to kwota 10 757 580 zł 90 groszy, co stanowi 10,8% planu dochodów. Podział tych dochodów według źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco. Wszystkie dotacje razem to jest kwota 13 137 306 tysięcy złotych. W procentach to jest 13,2. Wszystkie subwencje. Kwota 50 593 434 złotych, co stanowi w procentach 50,8. Udziały w podatkach dochodowych to jest kwota 9 668 604 zł, co stanowi 9,7%. Również w skład tych dochodów wchodzą państwowe fundusze celowe i jest to kwota 10 813 411 złotych 40 groszy, co stanowi 10,8% całego budżetu. No i oczywiście dochody własne, które planujemy na kwotę 15 132 725 tysięcy złotych, co będzie stanowiło 15,2% naszego budżetu. Dochody składają się również ze środków pozyskanych z innych źródeł i tutaj planujemy, że to będzie kwota 287 500 zł, co stanowi 0,3%. No i właśnie w tych środkach pozyskanych są środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa tam w paragrafie, w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i tam jest kwota 87 500 zł. W 2021 roku dotacje w wysokości 13 137 306 zł stanowią dotacje celowe. I tutaj na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje w wysokości 8 969 823 zł. I tę kwotę przeznacza się tutaj na, ja Państwu to przeczytam, na takie rzeczy jak prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 tysięcy złotych, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 256 079 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 223 507 zł, nadzór budowlany 349 546 zł, Urząd Wojewódzki, czyli takie te zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, to jest kwota 684 tutaj złote. Kwalifikacja wojskowa 11 tysięcy złotych, na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4 373 900 zł, na tę nieodpłatną pomoc prawną 132 tysiące złotych, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 641 813 zł, na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznaczono kwotę 256 642 zł, na wspieranie rodziny przeznaczono kwotę 36 597 zł. Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 582 495 zł. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 100 560 zł. Dotacje celowe w wysokości 2 688 851 zł na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu jest ta dotacja celowa jest przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej. W roku również 2021 planuje się dochody w wysokości 434 532 zł jako dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i tutaj te środki przeznacza się na
właśnie kwalifikację wojskową z tych środków, kolejne 13 tysięcy złotych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 296 132 zł. Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania, między innymi program Za życiem, 125 400 zł. Kolejna sprawa to jest ten plan dotacji celowej w roku 2021 w wysokości 152 100 zł z województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku przez powiat bartoszycki zadań biblioteki pedagogicznej. Tutaj pan marszałek dofinansowuje nam w tej kwocie właśnie naszą bibliotekę pedagogiczną. Kolejna sprawa to jest plan dotacji celowej w wysokości 892 000 złotych otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Bartoszyce na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych. Powiat otrzymuje subwencję również ogólną, składającą się z trzech części. Wyrównawczej, czyli tej podstawowej i uzupełniającej, równoważącej i oświatowej. I na podstawie pisma ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 14 października 2020 roku powiat bartoszycki otrzyma subwencję ogólną na 2021 rok w wysokości 50 milionów złotych 593 434 złotych, co stanowi 50,9% dochodów powiatu. W tej kwocie mieści się część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 21 717 959 zł. Z kolei z tej części ogólnej kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej to kwota 7312 577 zł. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej to kwota 14 405 382 zł. Ja tam, przepraszam, 7 milionów chyba powiedziałem tysięcy, więc to jest tam ta kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej, to jest kwota 7 312 577 zł. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej to jest kwota 14 405 382 zł. No i kolejna sprawa to jest część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3 409 906 zł. I trzecia to jest ta część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 25 465 569 zł. Udział w podatkach dochodowych na rok 2021 wynosi 9 668 604 zł, co stanowi 9,7% dochodów powiatu. I w tej kwocie mieści się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota 9 548 604 zł i udział w podatku od osób prawnych 120 000 zł. Jak Państwo widzą, te dochody z PIT-ów, CIT-ów, no to są rzeczywiście, jeśli chodzi o powiat, niewielkie. W roku 2021 planuje się środki w wysokości 10 813 411 40 groszy z państwowych funduszy celowych i w tym z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg powiatowych planuje się dochody w wysokości 9 47 330 złotych 98 groszy oraz na wydatki remontowe dróg powiatowych i mostu w miejscowości Wiatrowiec planuje się dochody w wysokości 407 830 830 złotych 50 groszy. Co łącznie daje kwotę w wysokości właśnie 9 455 161 złotych 48 groszy. Z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom. Mówimy tutaj o tej inwestycji w Tolko. W wysokości 1 358 249,92 groszy. Zadanie jest realizowane oczywiście w latach 2020 już i 2021. Szanowni Państwo, udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2021 rok wynosi 15 132 725 zł, co stanowi, jak już tu wspominałem, 15,2% naszego budżetu. I z tej kwoty dochody majątku powiatu to kwota 167 518 zł. Opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy to kwota 982 000 zł.
wpływy z usług. To jest kwota 11 268 982 zł. Wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw. To jest kwota 338 tysięcy złotych. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych. To utrzymanie dzieci z innych powiatów. To jest kwota na przykład, 1 653 096 zł. I pozostałe dochody własne to jest kwota 723 129 zł. Także dochody nasze w tym roku 2021 szacujemy, planujemy na kwotę właśnie nieco ponad 15 milionów złotych. W 2021 roku planuje się środki do pozyskania z innych źródeł na ogólną kwotę 287 500 zł, co stanowić będzie 0,3% dochodów powiatu. I z tej kwoty 162 000 to są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 38 tysięcy złotych to są środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie powiatu bartoszyckiego. I kwota 87 tysięcy 500 zł to są środki z Towarzystwa Amicus z Białegostoku o powierzony grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach w ramach projektu pod nazwą Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – Nowe Oblicze Edukacji dla Dorosłych. Przedsięwzięcie oczywiście realizowane jest już w tym roku i w 2021 będzie kontynuowane. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o dochody. Myślę, że należy też tutaj w całej rozciągłości i w pełni przedstawić także wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, ponieważ to tak naprawdę wydatki pokazują naszą działalność, naszą aktywność na właśnie płaszczyźnie inwestycji, remontów i innych działań związanych z różnymi projektami. Szczególnie mam tutaj na myśli działania na bazie dwóch rządowych projektów, Funduszu Inicjatyw Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych, które w sposób zasadniczy wpłynęły na to, że również samorządy powiatowe mogą rzeczywiście realnie myśleć i rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, kiedy nasze drogi powiatowe są systematycznie modernizowane, remontowane. I tak, wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, też w tym układzie takim tabelarycznym to przedstawia załącznik z kolei numer 2, można sobie tam wszystko to dokładnie bardzo doczytać. I te planowane wydatki ogółem wynoszą, Szanowni Państwo, 110 milionów złotych, 569 907 złotych 16 groszy. Jakbyście ci wszyscy, którzy nas tutaj bardzo, że tak powiem, skrupulatnie słuchają, to zauważą, że w związku z tym, że dochody były w wysokości 99 tam ponad milionów, a wydatki to 110 milionów złotych. W związku z czym no tutaj zarysował się nam deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 milionów 936 926 złotych 70 groszy. Ale Szanowni Państwo, proszę się tym nie martwić. Jest to taki, że tak powiem, deficyt inwestycyjno-modernizacyjny, czyli taki ofensywny. I tutaj zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 zł. To jest tylko taki kredyt. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości ponad 3 074 129 zł 19 groszy. I Szanowni Państwo, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 269 097 zł 57 groszy. Szanowni Państwo, więc z tej kwoty ponad 110 milionów złotych przeznaczonych na wydatki, wydatki bieżące stanowią kwotę 83 817 336 złotych 24 grosze, co stanowi 75,8% wszystkich wydatków.
Wydatki natomiast majątkowe to kwota 26 752 570 zł 92 grosze, co stanowi z kolei 24,2% naszego całego wydatków w naszym budżecie na 2021 rok. Przeznaczenie oczywiście środków na wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu też można prześledzić, ale Szanowni Państwo, ja Państwu to wszystko tutaj przedstawię też dlatego, że chciałbym, żebyście Państwo też mieli świadomość, jak dużo zadań jest powierzonych właśnie samorządowi powiatowemu. I tak, przeznaczenie tych środków wygląda następująco. W dziale 010, czyli rolnictwo i łowiectwo, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Jest to kwota 5000 zł i przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W dziale 020, leśnictwo, kwota 162 tysięcy złotych przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 6400 zł przeznaczono tutaj na zakup usług pozostałych. 67 680 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. W dziale 600, transport i łączność, w rozdziale 60013 drogi publiczne i wojewódzkie zaplanowano dotację celową w wysokości 2 milionów złotych dla województwa warmińsko-mazurskiego na zadanie pod nazwą budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łyni w miejscowości Bartoszyce. Jak Państwo się orientujecie, ta inwestycja jest finansowana przez trzy samorządy, przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, przez samorząd miasta Bartoszyce i przez samorząd powiatowy nasz w różnych kwotach. Miasto Bartoszyce w granicach tam 17 milionów ponad. My w kwocie 4 milionów powiat to finansuje. 2 miliony zostały już przekazane. Pozostały nam 2 miliony kolejne w przyszłym 2021 roku do przekazania na ten cel. Nadmieniam, że Państwo mogą obserwować, nasi mieszkańcy nie tylko, jak postępują prace przy budowie tej przeprawy i ulicy Poniatowskiego również. Jesteśmy zadowoleni tutaj z wykonawców, bo jak do tej pory dotrzymują i terminów, i jakości, i widać, że praca w soboty też nie jest wykonawcą tej firmie obca. Także tutaj za to już możemy, za ten moment możemy podziękować, za to, co zrobione zostało i bardzo prosimy o jak najszybsze skończenie tej przeprawy, bo ona jest rzeczywiście w Bartoszycach, no już w tej chwili się okazuje niezwykle potrzebna. Z chwilą jeszcze przeniesienia komendy powiatowej właśnie tam za rzekę Łynę, no to już kwestie bezpieczeństwa, Państwo rozumieją, stoją tutaj na pierwszym miejscu. Szanowni Państwo, w rozdziale 60014 drogi publiczne i powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. I w budżecie na 2021 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 27 065 565 zł. Z czego? Z tej kwoty 5 496 244 zł. To są wydatki bieżące i w tych wydatkach bieżących 37 824 zł to są dotacje celowe dla gmin. Gmina Bisztynek, gmina miejska Górowo i Ławeckie to 26 tysięcy, gmina Górowo tam 8, gmina miejska Bartoszyce 3 tysiące. W zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będą realizowane na zasadzie porozumień z samorządami gmin, stąd te kwoty. I kwota 21 569 321 to są wydatki majątkowe i w tej kwocie 3 363 417,37 zł na zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. I zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 843 910,65 zł. A wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 2 519 506,72 zł. Kwota 5 681 419,66 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1390N. To koniec miejscowości Turcz o długości 4,54 km, czyli właściwie około 4,5 km.
I zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 840 709,83 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 2 840 709,83 zł, czyli jak Państwo widzą, realizacja tych dróg z Funduszem Dróg Samorządowych to jest mniej więcej 50 na 50. Tak tutaj mamy. No, powiaty starały się nas też o to, żeby dofinansowanie z tego funduszu było troszkę wyższe, na poziomie 60-70%. No ale niestety taki nastąpił podział tych środków, czyli 50 na 50. Też to realizujemy, bo rozumiemy naprawdę potrzeby remontów i modernizacji tych naszych dróg powiatowych. Chcemy wychodzić tutaj naprzeciw prośbom, petycjom naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, kwota 5 283 254,01 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1354N. Tutaj o długości 4000 km i zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z funduszu też dróg samorządowych w wysokości 2 641 627, a wkład własny będzie wynosił dokładnie tyle samo, więcej o 1 grosz. I kwota 3 624 715 076 groszy na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni drogi powiatowej 1396N w miejscowości Lwowiec. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 812 357 zł, a wkład własny będzie wynosił 1 812 358,76 zł. I 100 tysięcy złotych na zadanie, przeznaczone jest na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 2583N ulicy Orzeszkowej w Bisztynku. I to zadanie będzie realizowane z udziałem również środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 tysięcy złotych, a wkład własny powiatu wyniesie również 50 tysięcy złotych. I kolejne 100 tysięcy złotych jest przeznaczone na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 2587N ulica Stare Osiedle również w Bisztynku. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 tysięcy i wkład własny powiatu również 50 tysięcy złotych. I kolejne 100 tysięcy złotych jest przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej 1956N. I to jest droga taki do drogi wojewódzkiej, połączenie 592 tam Kowalewo-Łędławki na odcinku Grzęda Łędławki właśnie. I zadanie będzie realizowane z udziałem środków właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 tysięcy. Nasz wkład powiatu wynosi również 50 tysięcy złotych. Kolejna stówka przeznaczona jest na zadanie pod nazwą przebudowa dróg powiatowych 1390N Liski Sępopol Ostrybardo Szczurkowo na odcinku Turcz Sępopol. I zadanie to będzie realizowane też z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 tysięcy złotych, a nasz wkład 50 tysięcy złotych będzie wynosił. Kolejna setka przeznaczona jest na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1354N Glądy Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 tysięcy i wkład własny powiatu bartoszewskiego również kwota 50 tysięcy złotych. Jest kwota kolejna 1 317 453 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1565N na odcinku Roskajmy Liski. I zadanie będzie realizowane z udziałem środków też z Funduszu Dróg oczywiście samorządowych w wysokości 658 726,50 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 658 726,50 zł, równo 50 na 50. Jest również tutaj kwota przeznaczona 15 tysięcy złotych przeznaczona na zadanie pod nazwą przyłącze energetyczne do budynku Zarządu Dróg Powiatowych. Kolejna kwota 886 151 zł jest przeznaczona na zadanie pod nazwą rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 654 365,07 zł, a wkład własny powiatu wynosi w tym przypadku 231 785,93 zł. Kolejna kwota 88 468,90 zł jest przeznaczona na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1400N Krekole Galiny Maszewy w miejscowości Galiny. I zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji z gminy Bartoszyce w wysokości 32 tysięcy złotych.
Kwota 266 tysięcy 284 złote 37 groszy jest przeznaczona na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1386N Kicina Piasek Bezledy Łoskajmy w miejscowości Bezledy. Zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji z gminy Bartoszyce w wysokości 105 tysięcy złotych. Kwota kolejna 369 tysięcy złotych, 369 tysięcy 168 złotych i 2 grosze jest przeznaczona na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1563N Sędławki Wardomy w miejscowości Sędławki o długości 950 metrów. I zadanie to będzie realizowane przy udziale dotacji z gminy Bartoszyce w wysokości 145 tysięcy złotych. Kolejna kwota 173 988 i 91 groszy jest przeznaczona na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w miejscowości Wirwilty. I zadanie będzie realizowane przy udziale dotacji z gminy Bartoszyce w wysokości 70 tysięcy złotych. Tu jak Państwo zauważyli, jest bardzo wiele tych inwestycji. Ja myślę, że należy tutaj podkreślić bardzo dobrą współpracę między nami i powiatem, a gminą Bartoszyce w tej kwestii właśnie inwestowania w drogi i chodniki na terenie gminy Bartoszyce. Razem zrobimy więcej i oby tak dalej ta współpraca się układała, bo przeczytałem tutaj Państwu, wkład gminy jest też bardzo znaczący. Szanowni Państwo, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. I tutaj gospodarka gruntami i nieruchomościami jest kwota 256 079 zł i przeznacza się ją na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i 1 tysiąc złotych przeznacza się na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i też nieruchomościami powiatu. W dziale 710 działalność usługowa to jest. W rozdziale 71.012 kwotę 223 507 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa. W rozdziale 71.015 kwotę 349 546 zł przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ja tak patrzę na Panią Skarbnik, ona mówi, czytam inaczej, będę czytał 710.95. Szanowni Państwo, widzicie, już znamy się na tyle, że po oczach widzę spod nad tej maseczki, że coś inaczej odczytuję. Więc w rozdziale 710.95 kwotę w wysokości 408 tysięcy złotych przeznacza się na wydatki z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, szczególnie na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu bartoszyckiego. W dziale 750 administracja publiczna ogółem przeznaczono kwotę 8 380 100 zł na realizację zadań własnych i zleconych. I tutaj tak, w rozdziale 750.11 w zakresie realizacji zadań zleconych kwotę 684 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W rozdziale 750.19 w zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 265 tysięcy złotych. W rozdziale 750.20 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę w wysokości 7 943 186 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 7 833 186 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 110 tysięcy złotych z przeznaczeniem na 70 tysięcy to jest poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek tutaj 77 i 380 obręb gminy miejskiej Bartoszyce i 40 tysięcy złotych zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w Bartoszycach. Szanowni Państwo, ten system kolejkowy tak w dużym skrócie będzie nam usprawniał niezwykle pracę w dziale komunikacyjnym. Działa on tak podobnie na zasadzie, jak Państwo chodzą na pewno do banków, więc szczególnie w banku PKO BP, to ten system kolejkowy sprawdza się znakomicie i mamy taką nadzieję, że również u nas w naszym Wydziale Komunikacji będzie bardzo podobnie. Technologia się zmienia, wszystko idzie do przodu, my staramy się nadążać za tym, no ale środków na to nam nie zawsze wystarcza, ale tam gdzie możemy, to inwestujemy właśnie w takie innowacyjne rozwiązanie.
W rozdziale 750-45 kwotę w wysokości 24 tysięcy przeznacza się na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W rozdziale 750-58 na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zaplanowano kwotę w wysokości 2730 zł. I w rozdziale 750-75 na promocję powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 144 500 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ogółem przeznaczono kwotę 4 407 500 zł na realizację zadań własnych i zleconych. I tutaj tak, w rozdziale 754.11 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na poziomie przyznanej dotacji, to jest w wysokości 4 373 900 zł. W rozdziale 754.14 na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę w wysokości 8 tysięcy zł. W rozdziale 754.21 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę w wysokości 600 zł. W rozdziale 754.95 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę w wysokości 25 tysięcy zł na wydatki bieżące. Dział 755 wymiar sprawiedliwości. Kwotę w wysokości 132 tysięcy zł zaplanowano w wysokości dotacji celowej na zadania zlecone na nieodpłatną pomoc prawną. W dziale 757, to jest obsługa długu publicznego, kwotę 1 miliona złotych przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych i emisji obligacji. W dziale 758 różne rozliczenia. Kwotę 3 042 839 zł 74 groszy przeznaczono na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 952 839 zł 74 grosze, a wydatki majątkowe w wysokości 90 000 zł. W działach 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty. I tak tutaj podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która właśnie wynosi 25 milionów w 2021 roku, wynosi 25 465 569 zł. Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 30 milionów 774 461 zł, z czego 26 565 882 zł to są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 240 tysięcy złotych są to dotacje dla szkół niepublicznych i 4 tysiące złotych jest to dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. I pozostała kwota 3 964 579 zł to są pozostałe wydatki bieżące. Dział 851 ochrona zdrowia. W rozdziale 851-56 zaplanowano wydatki w wysokości 2 641 813 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które są na poziomie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale 851-95 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2500 zł w celu udzielenia dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dział 852, czyli pomoc społeczna. I tutaj zaplanowano kwotę w wysokości 15 milionów złotych 549 347 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. W tym, szanowni państwo, na finansowanie domów pomocy społecznej. Kwota 13 543 141 zł. Z tego wydatki majątkowe w wysokości 125 tysięcy zł z przeznaczeniem między innymi na zakup pralnicowirówki do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w wysokości 30 tysięcy, opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego DPS Bisztynek w zakresie wymagań BHP. No, głównie chodzi o te wszystkie antypożarowe wskazania w wysokości 95 tysięcy złotych. Ośrodki wsparcia, to właśnie to porozumienie z powiatem pętrzyńskim 9 tysięcy złotych. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 tysięcy złotych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 946 558 zł. Mieszkania chronione przeznaczono kwotę 30 tysięcy złotych i 15 648 zł przeznaczono na pozostałą działalność
między innymi Związku Emerytów przy naszym starostwie. W dziale 853, czyli pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano kwotę w wysokości 4 787 782,42 zł na finansowanie takich zadań jak dotacje na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 144 641 zł, na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 256 642 zł, na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 2 913 517 zł. Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w wysokości 1 358 249,92 zł. I zadanie to, jak już wspominałem, realizowane właśnie jest w latach 2020-2021 i w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego oraz w ramach wydatków bieżących na dokończenie realizacji programu pod nazwą Pomagajmy Razem w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie kwotę w wysokości 57 082,50 zł i w Domu Pomocy Społecznej w Kamieńsku kwotę w wysokości 57 650 zł. Dział 855 Rodzina. I tutaj zaplanowano kwotę w wysokości 7 634 287 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad rodziną, z czego w rozdziale 855.04 wspieranie rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 36 597 zł na świadczenia społeczne i zakup materiałów w ramach programu rządowego Dobry Start. W rozdziale 855.08 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 3 334 115 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 2 243 183 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, między innymi przekazanie innym powiatom środków za dzieci przebywające w ich rodzinnych, w rodzinach zastępczych, a pochodzące z naszego tutaj terenu powiatu bartoszewskiego. Jest to kwota 190 632 zł. I w rozdziale 855.10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 4 263 575 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych kwotę w wysokości 316 764 zł i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, właśnie przekazanie innym powiatom środków za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a pochodzących właśnie z naszego terenu powiatu bartoszewskiego, w wysokości 1 555 296 zł. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. I w rozdziale 919 zaplanowano kwotę w wysokości 140 tysięcy złotych na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w rozdziale 995 kwotę w wysokości 4 tysięcy złotych na pozostałą działalność. I kolejny dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. I tutaj w rozdziale 921.16 zaplanowano kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych jako dotację celową gminie miejskiej Bartoszyce na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej. W rozdziale 921.20 zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 zł na adaptację budynku przy ulicy Lipowej w Bartoszycach, która będzie pokryta ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I w dziale 926 Kultura fizyczna kwotę w wysokości 8 500 zł przeznaczono na pozostałą działalność, to jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szanowni Państwo, to tyle właśnie, jeśli chodzi o wydatki, i mieliście Państwo zobaczcie, jak szeroki przekrój zadań ma do wykonania samorząd powiatowy. Stąd takie obszerne przedstawienie tychże wydatków właśnie dla uzmysłowienia sobie, że działamy bardzo ofensywnie, że nasz budżet jest takim budżetem naprawdę inwestycyjnym, zadaniowym, może niedosłownie w tym znaczeniu, bo budżet zadaniowy to jest troszeczkę coś innego, ale chodzi o to, że wykonujemy zadania, które
są rzeczywiście no, naszymi zadaniami, ale jak Państwo widzą, bez pozyskiwania środków z zewnątrz nie byłoby to możliwe. I dzięki właśnie tym programom rządowym jesteśmy w stanie aż tyle dobrych rzeczy uczynić. I oby tak dalej. My taką cichą nadzieję mamy właśnie tu samorządowcy z tej ściany wschodniej, że pan premier, Rada Ministrów, że tak powiem, dotrzyma słowa i zwiększy nam te wszystkie środki w postaci czy dotacji, czy jakichś subwencji, czy jakichś innych form na tę ścianę wschodnią, bo jeśli mamy tak naprawdę dogonić resztę kraju, czyli tę część zachodnią, to w tych miejscach, w naszych tutaj powiatach wschodnich, te inwestycje muszą być dużo wyższe. To znaczy muszą być finansowane w dużo wyższym stopniu. O to też zabiegamy, o to też prosimy. Krótko mówiąc, podsumowując nasz budżet powiatu bartoszewskiego na 2021 rok, należy stwierdzić, że został on po prostu zaplanowany zgodnie właśnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących. To znaczy, że planowane dochody bieżące na rok 2021 wynoszą 88 875 399,50 zł. Natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2021 wynoszą 83 817 336,24 zł. Deficyt budżetu, jak wspominałem, to 10 milionów z kawałkiem, zostanie pokryty właśnie przychodami pochodzącymi z tego kredytu długoterminowego, z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody, Szanowni Państwo, w wysokości tutaj 4 406 300 zł wynikają z konieczności dokonania spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji. I łącznie planowany niedobór budżetu na 2021 rok wynosi 15 343 226,76 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 10 milionów, wolnymi środkami w wysokości tam 3 074 129,19 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 269 097,57 zł. W tak trudnej sytuacji finansowej powiatu, w budżecie powiatu na rok 2021 nie mogły być uwzględnione wszystkie wnioski zgłoszone przez Państwa radnych powiatu i tudzież inne podmioty i organizacje z prośbą o ich uwzględnienie w tegorocznym budżecie, ponieważ no, przekracza to w ogromnym stopniu możliwość finansowania tych zadań przez powiat. Jednak w miarę pojawiających się możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego będzie ponownie rozpatrywał przedłożone przez Państwa wnioski, mając nadzieję, że gdzieś te środki, przynajmniej na część tych złożonych przez Państwa wniosków na wykonanie tych zadań znajdziemy i będzie to takie pozytywne podsumowanie tego budżetu. Chcę tutaj dodać, że budżet jest skonstruowany w sposób bardzo bezpieczny. Na te wszystkie zadania, które tutaj Państwu wymieniłem, z którymi Państwo możecie się również zapoznać na naszej stronie, będą środki. Nie zanosi się na jakieś, nie wiem, trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o budżet w naszym powiecie. W kontekście tego budżetu tegorocznego również uważamy, że Zarząd Powiatu, łącznie oczywiście tutaj z całym działem finansowym, wywiązał się naprawdę bardzo dobrze. Znaleźliśmy takie rozwiązania, które pozwoliły nam właśnie na skonstruowanie takiego budżetu bardzo ofensywnego inwestycyjnie, ale jednocześnie bezpiecznego również i dla nas, dla pracowników. Myślę, że potwierdzeniem tego wszystkiego będą tutaj odczytywane przez pana przewodniczącego opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, naszej komisji również. Także ja, Szanowni Państwo, po prostu no nie pozostaje mi nic innego, jak rekomendować ten budżet do zatwierdzenia przez Wysoką Radę, ponieważ jest naprawdę budżetem bezpiecznym i dającym, no pokazuje tutaj, wydatki pokazują, jak wiele rzeczy będziemy w tym roku 2021 realizowali.
Także jeszcze raz proszę Wysoką Radę o to, żebyśmy zagłosowali za tym budżetem i przyjęli go na dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Panu Staroście. Budżet na przyszły rok jest rzeczywiście budżetem niełatwym, ale bardzo ambitnym, inwestycyjnym i też mam nadzieję, że uda się nam go dzisiaj przegłosować. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, a mianowicie informacja, opinia w zasadzie Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Ona jest niedługa i brzmi w następujący sposób. Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku omawiała i opiniowała materiały na obrady 35. Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu. Ponadto komisja opiniowała projekt budżetu na rok 2021 i projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji. 4 członków komisji pozytywnie zaopiniowało wyżej wymienione projekty uchwał. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Pozostałe projekty uchwał na 35. Zwyczajną Sesję Rady Powiatu komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Podpisano przewodniczący komisji pan radny Wiesław Kurach. Tyle proszę Państwa opinii komisji. Przechodzimy teraz do kolejnych opinii. Tym razem przeczytam Państwu opinię czy uchwały w zasadzie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 listopada 2020 roku. Ta uchwała ma numer 4-0120-298/20. W sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 i tutaj jest cała podstawa prawna, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku wpłynęła drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-31. Przedmiotowy projekt przedłożono również Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwałą nr 78/222/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 pod względem zgodności z prawem ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego przewiduje w roku 2021. Punkt pierwszy. Dochody ogółem w wysokości 99 632 948 980 zł 40 groszy. Wydatki ogółem 110 455 174 zł 66 groszy. Deficyt 10 822 194 zł 26 groszy. Prognozowana łącznie kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 34 017 900 zł.
Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 i w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, sąd skład orzekający postanowił jak na wstępie. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisane przewodniczący składu orzekającego pan Mirosław Czerny. To jest jedna opinia. Przechodzę teraz do kolejnej opinii. Jest to do kolejnej uchwały, do przeczytania kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer RIO.4.0120.299/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2020 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszewskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 13 i tak dalej, pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. I tutaj uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku wpłynął do RIO w Olsztynie projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego uchwałą nr 78/223/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszewskiego. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienia wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium RIO w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisane przewodniczący składu orzekającego pan Mirosław Czerny. I trzecia uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, tym razem numer RIO.4.0120/300/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 listopada 2020 roku. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2021 rok. Skład orzekający RIO w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 1992 roku i tak dalej. Postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez powiat bartoszycki deficytu budżetowego w wysokości 10 822 194,26 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2021 rok. Zarząd powiatu bartoszyckiego uchwałą nr 78/223/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2021 przyjął powyższy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Skład orzekający wydając opinię ustalił, co następuje. W powiecie bartoszyckim planowane dochody na 2021 rok wynoszą 99 632 980 zł i 40 groszy.
planowane wydatki 110 455 174 zł 66 groszy. Deficyt budżetu wynosi 10 822 194 zł 26 groszy. Przychody budżetu wynoszą 15 228 494 zł 26 groszy, a rozchody wyniosą 4 406 1300 zł. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3 074 129 zł 19 groszy i pozostałymi środkami z RFIL w wysokości 2 154 zł 154 365 zł 7 groszy. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z artykułem 217 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku nr 8 przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej Powiatu Bartoszewskiego na 2021 rok. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do RIO w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisał przewodniczący kolegium orzekającego pan Mirosław Czerny. Tyle, proszę Państwa, uchwały dotyczące budżetu. Kolejnym punktem jest... Dyskusja, panie przewodniczący, ja proponował ustalić kworum. Zwolnił kolega radny Ireneusz Żurowski, że z przyczyn technicznych nie może się połączyć, jest za. Może sprawdzić teraz wszystkich, czy jesteśmy... Tak, ja bym proponował tak, zapytam może nasze służby. Pani Ulu, ilu jest w tej chwili zalogowanych radnych? Jedenastu. Ja chciałbym tylko powiedzieć taką uwagę techniczną, że jeśli ktoś nie może się zalogować, to nie może być brany pod uwagę w ogóle. Więc ja jeśli można, proponowałbym, żeby zostawić tych 11 radnych, dlatego że po prostu nie chciałbym stracić połączenia innych radnych. Dlatego jeśli pan starosta... Ja rozumiem, tylko że jeśli on nie może się zalogować, to znaczy, że nie może. Po prostu musi poszukać miejsca, gdzie ma dostęp do internetu i wtedy po prostu może brać udział w sesji. Tylko w ten sposób można to zorganizować. Takie są zasady techniki. Kto? Słyszy pan Irek Rogowski. Widzi, słyszy, tylko nie może zagłosować. Ale skoro widzi nas i słyszy, to znaczy, że ma dostęp do internetu, więc ja nie rozumiem, dlaczego nie może się zalogować. A nie jesteś zalogowany. Nie może włączyć. Nie wiem, no to jest złośliwość. Trudno. Nie możemy cię ująć, jakby w tym obserwuj. W protokole to zaznaczymy, że jesteś za. Dobrze. Przepraszam Państwa bardzo za te techniczne tutaj dyskusje, ale takie są prawa i po prostu no, czasami jakiś tam chochlik nie pozwala na zalogowanie. Dobrze, otwieram dyskusję, proszę Państwa, nad budżetem i może na początku chciałbym powiedzieć dwa słowa również ja. Dlatego, że tutaj wysłuchaliśmy bardzo obszernych relacji, szczególnie pana starosty, za co dziękuję, bo to spory wysiłek był, żeby to przedstawić. I na pewno wynika z tego, z tej relacji, że budżet Bartoszewskiego Powiatu jest budżetem niełatwym, budżetem trudnym i wymagającym od nas wszystkich radnych, a szczególnie od zarządu powiatu wielkiego wysiłku, żeby to zrobić. Ja też chciałbym tutaj powiedzieć, że i podziękować pani skarbnik za wielki wysiłek,
żeby ten budżet stworzyć, bo to nie jest łatwe. Także pani skarbnik, bardzo pani dziękuję, bo to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, żeby stworzyć budżet, który jest tak aktywny, tak inwestycyjny w sytuacji, kiedy powiat, w zasadzie wszystkie powiaty mają niewiele dochodów. Tak naprawdę powiat w głównej swojej części zarządza dotacjami, subwencjami, prawda, czyli pieniędzmi, które są przeznaczone na konkretne cele. Także pani skarbnik, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, ale również myślę, że kolegów z zarządu, z rady. Także pani skarbnik, chylę czoła, to wielki pani wysiłek. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan starosta Władysław Bogdanowicz. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Trudno już coś mówić, jak skoro tyle dobrego zostało powiedziane. Pan starosta tu złożył na temat budżetu obszerną jakby wyjaśnienia tak szczegółowo, że wszyscy powinni zrozumieć, mimo że to ogłaszał, że też jest na BIP-ie wszystko ogłoszone. Pani skarbnik referowała również na Komisji Budżetowej bardzo szczegółowo. Za to także radni są poinformowani, mieli możliwość techniczną jakby zadania pytań odnośnie budżetu. I chciałbym tutaj zacząć może w ten sposób, że budżet na 2021 ja bym tak widział w ciągłości, rozpatrywałbym według tych naszych trzech budżetów, bo jest to nasz trzeci budżet w naszej kadencji, naszego tutaj, jak objęliśmy służbę w tym powiecie. I wszyscy przypominamy sobie, jaki był trudny 18 rok, koniec, jakie było z finansami. Pożyczaliśmy pieniądze wtedy z samorządu, prolongaty były następny rok, trudny rok był 19, ale udało nam się to wszystko w zgodzie chyba i opanować. Budżet 2020 był przyjęty również. Mieliśmy pewne komplikacje w oświacie, specjalny ośrodek, zaburzenia. Ta pandemia był trudny do realizacji, ale był budżetem również rozwojowym, bezpiecznym, stabilnym takim i inwestycyjnym. Tutaj trzeba podkreślić na przykład, że wszyscy zaangażowanie samorządu, naszego zarządu i decyzje, które były podejmowane w tym okresie, jak widać po tych wszystkich budżetach, były słuszne i trafne, które podejmowała Rada i Zarząd, bo widać postęp w kierunku, w którym zmierzamy. Dzisiaj budżet na 2001 rok, co został tutaj przedstawiany, jest budżetem stabilnym, jest bezpiecznym budżetem, takim inwestycyjnym, co już było tutaj mówione. I myślę, że po tych wszystkich tutaj proponowałbym o przyjęcie tego budżetu. Myślę, że jeśli w zgodzie i z Bożą pomocą i tutaj nie wydarzy się coś takiego jak w tym 2020 roku, taka pandemia, poradzimy sobie. I chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz, już pan starosta podkreślał, że jakby zaowocowało współpraca między samorządami gminnymi tutaj naszymi, tak jak miasto, gmina Bartoszyce. Można więcej, można pewne rzeczy realizować dla dobra społeczeństwa, dla naszego powiatu rozwoju, bo wiadomo, że nie jest to budżet naszych marzeń, ale jest realny do przeprowadzenia na ten czas. I jak tylko jakieś środki się pojawią, myślę, tutaj będziemy czuwać wspólnie z panem przewodniczącym zarządu na tym, aby wdrażać jeszcze w trakcie tego budżetu. Myślę, że zawsze dokonujemy różnych zmian i będziemy to wszystko realizować. Także wnioskuję o poparcie tego budżetu, całą Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Ja tylko dodam, że kiedy sesja została zwołana, został utworzony specjalny adres mailowy, na który mogli radni też zgłaszać swoje uwagi i pytania do budżetu, ale widzę, że po prostu radni zadawali pytania na komisji. Na komisji była dyskusja i tam uzyskali po prostu różne odpowiedzi na temat tego budżetu. Szanowni Państwo, mamy budżet dobry, budżet coraz bardziej stabilny z każdym rokiem i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie zachowana.
Nikt się więcej nie zgłasza, wobec tego zamykam dyskusję na temat budżetu i przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach. I pierwsza uchwała, którą tutaj mamy do uchwalenia, jest to uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Ja ją też, ona nie jest zbyt długa, więc ja ją szybciutko przeczytam. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 na podstawie artykułu itd. Paragraf, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi, przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci, opis przyjętych wartości do WPF powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 6. Uchwała. Uchyla się uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 18/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia WPF powiatu bartoszyckiego na lata 2030. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Tyle, proszę Państwa, uchwała i wobec tego możemy przystąpić do jej przegłosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że za przyjęciem tej uchwały głosowało 9 radnych, 2 się wstrzymało. 6 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła wieloletnią prognozę powiatu finansowego powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Przechodzimy do kolejnej uchwały, której ja już nie będę czytał, dlatego że to jest w zasadzie powtórzenie tego, co pan starosta przeczytał i mówił to, co było w uchwałach RIO. Przeczytam tylko tytuł. Uchwała nr 35/169/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i punkt 8 i tak dalej, to cała jest podstawa prawna, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I tu jest, są te wszystkie dochody, są zapisane wszystkie wydatki, które już były tutaj przedstawione i zresztą ona jest też dość obszerna. Przeczytam tylko dwa ostatnie punkty. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czyli budżet Państwo znacie, był przedstawiony i teraz przystępujemy do przegłosowania tego właśnie budżetu, który dzisiaj i przedstawił Pan Starosta i o których mówiły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kto z Panów Radnych jest za uchwaleniem budżetu powiatu na rok 2021?
kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu. Otóż stwierdzam, że za przyjęciem budżetu na 2021 rok głosowało 9 radnych, 2 się wstrzymało, 6 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła budżet na rok 2021. Także gratuluję, wielkie brawa i myślę, że w tej chwili, szanowni państwo, do pracy wszyscy, abyśmy ten budżet szczęśliwie zrealizowali w 2021 roku. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Już jakby bieżącej, dotyczącej tego budżetu tegorocznego 2020 roku. Jest to na początek, jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030. Ta uchwała też jest stosunkowo niedługa. Ja przeczytam treść tej uchwały. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2030 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ten załącznik jest wszystkim panom radnym znany. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ten załącznik też również panom radnym jest radnych. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę teraz, poddaję to pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za zmianą wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030, którą przed chwilą państwu przedstawiłem? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że czekamy jeszcze na pana Marcina Matejunasa. Poczekamy chwilę. O, już jest. Stwierdzam, że 10 radnych głosowało za tą zmianą. Jeden radny się wstrzymał od głosu. 6 radnych jest nieobecnych. Przechodzimy teraz do uchwały dotyczącej zmian budżetu powiatu na rok 2020. To jest w zasadzie to, o czym mówiła uchwała, którą przed chwilą uchwaliliśmy, czyli ta tak zwana WPF-ka. Przeczytam uchwałę. Uchwała nr 35 łamane na 171 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 67 878 009 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 94 168 211 zł. Dochody bieżące w wysokości, w tym dochody bieżące w wysokości 85 480 724 zł. Dochody majątkowe w wysokości 8 687 487 zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 47 381 złotych i 9 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach będą wynosić 99 827 186 złotych 16 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 80 665 649 złotych i 58 groszy, wydatki majątkowe 19 161 536 złotych i 58 groszy.
Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków zadania inwestycyjnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem 3a i 3b. Punkt czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 625 210 zł 99 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Punkt piąty. Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowił załącznik nr 4. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu wynosi wysokości 5 658 975 zł i 16 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 366 700 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 271 362 zł i 16 groszy i wolnymi środkami w wysokości 23 913 zł. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 8 995 275 zł i 16 groszy. Rozchody w wysokości 3 336 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, proszę Państwa, uchwała. Przypomnę, że to jest uchwała dotycząca bieżącego budżetu 2020 roku, a nie budżetu, który uchwaliliśmy już na 2021. Wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto z Panów Radnych się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 10 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, 1 radny się wstrzymał, 6 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Ta uchwała to przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok. Treść tej uchwały była zamieszczona w systemie e-sesja od samego początku. Można było nanieść uwagi. Ja przeczytam treść samej uchwały tylko, czyli uchwała numer 35/172/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok. Na podstawie artykułu i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu na rok 2021 w treści zawartej w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Ja tylko tak dodam od siebie krótko, że ten plan pracy, on się niewiele różni od planów corocznych, dlatego że po prostu pewne działania Rady są jakby standardowo zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym i po prostu one muszą się odbywać. Tu jest też istotne ostatnie zdanie, że sesje Rady Powiatu będą zwoływane przeważnie w piątki o godzinie 10. Przeważnie, ale nie zawsze, bo to różnie może być, chyba że powstanie potrzeba zwołania sesji w innym terminie. Chciałbym też zwrócić uwagę, że Rada Powiatu Bartoszewskiego może być zwoływana w pilnych sprawach zgodnie z artykułem 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym i takie uchwały i takie sesje Rady Powiatu były zwoływane i na pewno będą zwoływane, dlatego że to są sesje zwoływane w sprawach jakby pilnych, bardzo ważnych, gdzie trzeba czasami podjąć decyzję od razu, natychmiast, szybko, prawda, bo dotyczą na przykład, nie wiem, pieniędzy, które można stracić. Wobec tego przechodzę do przegłosowania tego właśnie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami 10 za, jeden się głos wstrzymał, 6 jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła plan pracy Rady Powiatu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 35 łamane na 173 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2021 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Uchwala się plan pracy Stałej Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2021 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Też stwierdzę, że ten plan pracy komisji jest, a w zasadzie musi być kompatybilny z planem pracy Rady i taki jest. Komisja zajmuje się przede wszystkim budżetem, ale również każdą inną sprawą. Wiemy, że jest to jedna z trzech komisji, jaka funkcjonuje w naszej Radzie, bo oprócz tego jest jeszcze Rada, jest komisja dotycząca skarg i wniosków i jest komisja rewizyjna. Także poddaję pod głosowanie wobec tego ten plan pracy, który radnym jest oczywiście wszystkim znany. I zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem, za uchwaleniem planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2021? Kto jest za, kto się wstrzymał, a kto jest przeciw? Oto stwierdzam, że za tym planem głosowało 9 radnych, 2 się wstrzymało. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu ten plan pracy komisji przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała ta brzmi w następujący sposób. Uchwała numer 35 łamane na 174 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Po podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1.1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od wojewody warmińsko-mazurskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących przeprowadzenia i przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszewskiego do podpisania stosownego porozumienia z wojewodą i zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, finansowane będą ze środków przekazanych przez wojewodę, które zostaną szczegółowo określone w porozumieniu, czyli nas to nic nie będzie kosztowało. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych się wstrzymał, a kto z panów radnych jest przeciwny? No, pan Grzegorz się wstrzymał. Czekamy jeszcze na pana Marcina. Stwierdzam, że 10 radnych głosowało za, 1 radny się wstrzymał od głosu, czyli Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała dotyczy ważnej bardzo sprawy, bo aptek. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 35 łamane na 175 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2021 roku. Na podstawie artykułu 12 i tak dalej, i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2021 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały określa się harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę i święta aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2021
2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głosowania. Szanowni Państwo, te dyżury aptek będą na pewno dostępne na wszelkich możliwych forach, gdzieś na stronach informacyjnych, na BIP-ach. Ja myślę, że również gdzieś na witrynach aptek. Także o tym się Państwo dowiecie, jak te apteki funkcjonują. To się niewiele różni zresztą od tego, co było wcześniej. I myślę, że możemy po prostu przystąpić do głosowania. Oczywiście te harmonogramy są uzgodnione całkowicie z poszczególnymi aptekami, które w Bartoszycach funkcjonują. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał? Czekamy jeszcze na pana Jurka. Stwierdzam, że za tą uchwałą głosowało 9 radnych, 2 radnych się wstrzymało, a zatem Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwałę przyjęła. Punkt 9 dzisiejszy, bo już skończyliśmy w tym momencie uchwalanie przewidzianych w programie uchwał, przechodzimy do spraw różnych. W sprawach różnych, jeśli Państwo pozwolą, to powiem kilka słów o przyszłym roku. Może nawet na stojąco, bo to jest ważne. Prawda? Bo to... Dobrze, czyli oczywiście oddajemy pierwszeństwo panu staroście, także panie starosto, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, no bo pan już chce tutaj oczywiście o tym nowym roku, który zbliża się wielkimi krokami, dosłownie 2 dni, tak, jesteśmy w nowym roku. A ja jeszcze chciałbym króciutko jednak podsumować ten stary rok, bardzo proszę, więc oczywiście zachowajmy jakąś taką kolejność. Nie będę tu państwa zanudzał, ale chciałem jakby powiedzieć o tym mijającym roku. Po pierwsze, to chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zagłosowali za tym naszym dzisiejszym budżetem, bo to jest dla nas bardzo ważna rzecz. To powoduje, że jesteśmy w nowym roku stabilni, możemy pracować i zgodnie pewnie z tymi harmonogramami, które przyjęły komisje i Rada, będziemy robić wszystko, żeby ten budżet zrealizować, ewentualnie, żeby jeszcze te inwestycje jak gdyby zwiększyć. I oczywiście w ciągu roku różne sprawy finansowe mogą się zdarzyć, możemy dostać środki, mogą być różne programy jeszcze wdrażane przez rząd. Więc Szanowni Państwo, ten rok, jak wszyscy wiemy, był rokiem bardzo trudnym ze względu właśnie na pandemię COVID-19, tej choroby, która spowodowała to, że tak naprawdę nie tylko Polska, ale i świat się zatrzymał. Dlatego też my, samorządowcy, myślę tutaj o samorządach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, no uważam, że stanęliśmy naprawdę na wysokości zadania i że wnieśliśmy bardzo duży wkład w to, że Polska w tej chwili jako kraj rzeczywiście jawi się nam jako taka wyspa, na której dzieje się w stosunku do pozostałych państw Europy na przykład dużo, dużo lepiej i w sensie ekonomicznym, w sensie inwestycyjnym, myślę, że i w sensie tym pandemicznym także. I dlatego też w związku z tym, że taki ten rok był zakażony tym COVID-em, chciałbym tutaj bardzo serdecznie zacząć może od naszego szpitala powiatowego i bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, no, tym, którzy pracują tam, nawet służbom administracyjno-technicznym, bo to, że szpital nasz jako jeden z nielicznych w Polsce pracuje pełną parą przez cały ten okres, to jest swoisty ewenement na skalę, myślę, kraju, bo przypomnę, szpital nasz to jest 11 oddziałów,
lotnisko, stacja dializ i tak dalej, i tak dalej. I my się jeszcze w tym okresie potrafiliśmy rozwijać, zdobywać środki na przykład nowy oddział neurologii. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować również panu marszałkowi, od którego pozyskujemy te środki akurat tutaj na początek tego. Chciałbym również zwrócić uwagę, że już na początku przyszłego roku, bo w tym roku trwała inwestycja dotycząca zainstalowania w naszym szpitalu rezonansu i już jest pod względem techniczno-modernizacyjnym, prace są właściwie skończone. Przewidywany rozruch to jest pierwszy kwartał, może drugi, początek drugiego kwartału, kwiecień 2021 roku i będziemy mieli już taki szpital kompletny, co jest, myślę, wysiłkiem, za który należy podziękować wszystkim, którzy przy tym pracowali. Z panem dyrektorem oczywiście Sławomirem Wójcikiem na czele. Druga taka kwestia to były DPS-y. My jako powiat utrzymywaliśmy się bardzo, bardzo długo na mapie powiatów, do których SARS-CoV-2 nie dotarł. Z powiatem gołdawskim, no aż wreszcie dwa wesela i trafiono nas właściwie, no i od tego się już teraz zaczęło. I to się oczywiście ciągnie, oczywiście, że to musiało nas spotkać i spotkało, bo na wirusa nie ma siły. Możemy tylko w miarę możliwości zapobiegać i o to też przy tej okazji apeluję. I również nasze DPS-y zostały w pewnym stopniu zakażone, ale chcę tutaj właśnie państwu dyrektorom, właściwie dyrektorkom podziękować za to, że stanęły na wysokości zadania i że te nasze DPS-y w tej chwili no, nie zostały zamknięte. Pensjonariusze mimo wszystko z rozmów tutaj z dyrektorami, z pracownikami DPS-ów czują się bezpiecznie, wynika tak. I to jest rzeczywiście wielka zasługa całego personelu Domów Pomocy Społecznej, też w imieniu własnym, ale myślę, że jest zarządu naszej Rady. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. Dziękujemy tutaj przy okazji również panu wojewodzie, czy też programom rządowym, które jeśli chodzi o COVID w stosunku do DPS-ów zadziałały perfekcyjnie, bo to były i środki wszelkiego rodzaju dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, ale były również, że tak powiem, środki finansowe przeznaczone właśnie dla pracowników tychże DPS-ów i myślę, że warto o tym pamiętać. Szanowni Państwo, kolejny taki dział u nas, powiedzmy, oświata, w której dokonaliśmy jednej z dużej inwestycji. Poprawiliśmy na budynku numer 14 w Ośrodku Centrum Edukacji Młodzieży na ulicy Limanowskiego, wyremontowaliśmy dach na kwotę prawie 300 tysięcy złotych. W innych szkołach poczyniliśmy wszelkie inne remonty konieczne do tego, żeby szkoły mogły funkcjonować na co dzień. Zaopatrzeni zostali również uczniowie w komputery w ilości 49 sztuk do nauki zdalnej i to też pozyskane na te cele środki właśnie z programu rządowego. Także bardzo tutaj warto o tym mówić, bo wszyscy rzeczywiście starali się, żeby w tej trudnej sytuacji i nauczanie również wypadło jak najlepiej. Jak to się uda, to zdalne nauczanie, to myślę, że pokażą lata przyszłe, bo to nie od razu. Różne są opinie na ten temat, ale bądźmy optymistami i wierzmy, że młodzież i dzieci również to zrozumiała i uczą się rzeczywiście zdalnie tak, jak chodziłyby do szkoły, aczkolwiek brakuje im tych spotkań między sobą. Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tutaj też pozyskaliśmy, jeśli chodzi o te laptopy, 19 takich laptopów z pełnym oprogramowaniem dla rodzin zastępczych. I to też głównie na te cele nauki zdalnej. No i ta potężna inwestycja dotycząca centrum, jakby modernizacja budynku przeznaczonego na to Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Międzyszkolny Nasz Dom. Właśnie w Tolko, na który tu już mówiłem, wydaliłem grubo ponad 1 300 000 złotych, więc to też jest pewne osiągnięcie dla nas, że realizujemy to i w przyszłym roku będzie to już zrealizowane.
Oczywiście no, takim priorytetem można by rzec, no, bo wynikającym z faktu, że mamy w swojej strukturze Zarząd Dróg Powiatowych, to są remonty i modernizacje dróg na naszym terenie. I tutaj no, chciałbym powiedzieć, że właśnie w tym roku zrealizowano takie drogi, jak właśnie przebudowa drogi powiatowej te Dęby-Toprzyny, jak przebudowa drogi w Grzędzie. Wykonano też początki przyłącza energetycznego do budynku tego Zarządu Dróg Powiatowych. Rozbudowano i przebudowano budynek administracyjno-biurowy właśnie przy tej Zarządu Dróg Powiatowych. Też zrobiony jest już początek, koniec będzie w 2021 roku. Rozbudowa drogi takiej powiatowej w naucinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. Też się to wszystko już rozpoczęło. Przebudowa drogi powiatowej na długości 4 km też jest rozpoczęta z takich zakupów, że tak powiem, inwestycyjno-majątkowych. No, kupiliśmy samochód dostawczy, też za kwotę 125 tysięcy urządzenie do pomiaru ruchu za kwotę 22 tysięcy złotych. I to były takie inwestycje, które też wymagały środków i myślę, że warto o tym mówić, że nie stoimy w miejscu, że pomimo trudnych czasów staramy się prowadzić taką właśnie proinwestycyjną politykę. Mówię, no może sami byśmy nie dali rady, ale przy pomocy programów rządowych to nam się powoli udaje. Chcę również tutaj powiedzieć o Powiatowym Urzędzie Pracy, przez który przechodziła realizacja programu tak zwana tarcza antykryzysowa. I w naszym przypadku Powiatowego Urzędu Pracy to Urząd Pracy na ten cel, czyli ten program w ogóle był skierowany na pomoc dla przedsiębiorców i takie były formy, powiedzmy, jednorazowej pożyczki do 5000 zł, były dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia dla pracowników do 3 miesięcy, było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych do 3 miesięcy i na te wszystkie cele środki pozyskane z rezerwy ministra właśnie wyniosły 15 248 tysięcy złotych. No i w tej kwocie w ramach projektów RPO i Power to jest kwota 1 748 000 zł. Myślę, że to też jest warte odnotowania, że i nasz powiat skorzystał z tego typu pomocy finansowej i praktycznie do dzisiaj nie mam informacji o jakichś takich radykalnych bankructwach naszych małych firm, które tutaj funkcjonują, bo te duże dały sobie również radę. Szanowni Państwo, no, warto by tutaj jeszcze podkreślić taką inicjatywę Zarządu Powiatu, zrealizowaną również oczywiście przez Radę, pomocy powiatowi przemyskiemu w sytuacji, kiedy no, kataklizm, że tak powiem, natury, tam powódź duża na Podkarpaciu, no i zwrócono się do nas z taką prośbą. My oczywiście skorzystaliśmy z takiej możliwości, przeznaczyliśmy środki i wspomogliśmy właśnie ten powiat. Pamiętamy zresztą rok 2007, to był taki, gdzie to było to Gradowicie w naszym powiecie, też nam pomagano, więc myślę, że to jest też warte odnotowania, że pomimo trudnych czasów pomagamy sobie nawzajem, bo tak też powinniśmy, myślę, funkcjonować. Bo samorządy właściwie od tego są, żeby zabezpieczać tak naprawdę, tworzyć tutaj takie warunki do bezpieczeństwa i to szeroko rozumianego, ekonomicznego, bezpieczeństwa tego fizycznego dla swoich mieszkańców na terenie własnych powiatów. Myślę, że nasz samorząd to czyni. Chciałbym tutaj właśnie podziękować również zespołowi zarządzania kryzysowego Powiatowej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa, ponieważ również w formule tych obostrzeń covidowych działamy w formie zdalnej, ale się naprawdę rozumiemy, służby nasze działają praktycznie perfekcyjnie i oczywiście i to procentuje, ale to też jest wysiłek tam konkretnych ludzi. I chciałbym właśnie tym naszym wszystkim służbom bardzo serdecznie również tak z końcem tego roku podziękować. No i życzyć, żeby przyszły rok no, troszkę odciążył nas od tych interwencji, od pracy, bo myślę, że zmęczenie jest ogromne, ale też i satysfakcja bardzo duża. Także raz jeszcze w imieniu własnym, w imieniu zarządu, w imieniu Rady Powiatu bardzo serdecznie dziękuję za ten rok, bo w tych trudnych czasach, Szanowni Państwo, sprawdziliśmy się. Myślę, że nawet nasi mieszkańcy również. I warto o tym pamiętać i cały czas jakby przestrzegając, że
COVID-19 się jeszcze nie skończył. Wirus SARS-CoV-2 będzie funkcjonował w naszym społeczeństwie jeszcze przez wiele pewnie miesięcy. Więc uważajmy, dbajmy o siebie i z nutą optymizmu, że będzie lepiej, wchodźmy w ten nowy rok. Samorząd powiatowy w Bartoszycach, myślę, zapewnił poprzez przyjęcie tutaj Rada Powiatu, poprzez przyjęcie takiego budżetu, jaki właśnie przyjęliśmy w tej strukturze, zapewnił bezpieczeństwo tutaj powiatowi, pracownikom starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych. I za to też bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkim radnym dziękuję, że zrozumieli, że warto jednak w takiej wspólnej sprawie występować razem. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję tutaj. No i oczywiście z okazji tego nowego roku, korzystając tutaj z okazji, że jestem właśnie przy mównicy, to złożyć bardzo, bardzo serdeczne życzenia noworoczne. Po prostu lepszego, nowego 2021 roku wszystkim naszym mieszkańcom, nam samym. Zdrowia nade wszystko, na czele ze zdrowiem, bo to jest ważne, i wiary w to, że będzie naprawdę lepiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za wypowiedź. Teraz może jeszcze ja się oczywiście dołączam się do tych wszystkich podziękowań, o których mówił pan starosta, wszystkim służbom, które bardzo dzielnie pracowały, które bardzo dzielnie walczyły z epidemią. I chciałbym życzyć wszystkim państwu, którzy nas słuchają, ale i będą słuchać, szczęśliwego nowego roku, aby pandemia już się skończyła. Dlatego bardzo apeluję do państwa o to, żeby się szczepić, dlatego że to jest jedyny w zasadzie sposób na to, żeby zwalczyć tę pandemię. Szczepienia się na pewno niedługo zaczną, lekarze już są szczepieni. Także wszystkiego dobrego życzę państwu, naszym braciom w wierze, którzy obrządku wschodniego, którzy będą obchodzić niedługo święta Bożego Narodzenia. Życzymy wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkim państwu życzymy wszystkiego dobrego i jeszcze pozwólcie państwo, że powiem o jednej ważnej sprawie, a mianowicie o naszym szpitalu. Bo niestety jest taka tendencja, że wielu ludzi się po prostu boi szpitala, że tam jest może większe zagrożenie COVID-em. Otóż jest, proszę państwa, zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. Szpital ma takie zaostrzone rygory, że tam jest bezpieczniej na pewno w szpitalu niż w markecie. Prawda? Czyli jeśli ktoś ma zaplanowaną wizytę w szpitalu, niech się nie boi, niech nie przychodzi na ostatnią chwilę, w ostatniej chwili, bo czasami po prostu może być za późno. To jest taki apel do państwa, żebyście się nie bali szpitala, bo szpital pracuje normalnie, szpital pracuje cały czas i szpital spełnia wszystkie swoje przypisane funkcje. Także tyle, jeśli chodzi o szpital. A jeszcze raz życzę państwu zdrowych dni w roku 2021. Uważajcie państwo, zachowujcie wszystkie odległości, noście maseczki, dbajcie o higienę rąk. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z tym, że został wyczerpany już porządek obrad 35. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, zamykam 35. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.